No cześć, fajnie, że włączyliście ten film. Jest to wideo poświęcone kilku ciekawym newsom na raz. Kilka dni temu pojawił się nowy developer update, a wraz z nim patch na PTR. Ale na tym się nie skończyło, gdyż następnego dnia ukazały się nowe informacje odnalezione przez graczy. Oczywiście chciałem wam wszystko przekazać, ale robię to teraz, gdyż uznałem, że tak będzie lepiej. Mógłbym zrobić filmik, w którym omawiam wszystkie kwestie, łącznie z replayami i buffami. Ale ja lubię się rozgadać, więc wideo trwałoby zbyt długo. A takie na szybko skakanie po nowościach na pewno jest mało ciekawe i właściwie niczego byście się nie dowiedzieli. No i też umieszczając wszystko w jeden filmik, na koniec sami byście nie wiedzieli, o czym on był. A tak, to w komentarzach skupiacie się na poszczególnych rzeczach, a ja mogę się rozgadać. No właśnie, już się za bardzo rozgadałem. Zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Oris. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Pierwszy duży news na dzisiaj to brak nowej mapy na BlizzConie. Tak jest. Jeff Kaplan potwierdził, że niestety nowa lokacja nie zostanie ogłoszona na konwencie w przyszłym tygodniu. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się tym, spieszę z wytłumaczeniem. Po pierwsze, Jeff zaargumentował to tym, że ogłaszając tak wiele nowości na BlizzConie, czyli mapa, bohater, cinematic i coś jeszcze, nie ma takiego hype'u na mapę, jakby twórcy chcieli. No na czym media mają się skupić? O czym gracze mają rozmawiać, jak jest tyle rzeczy naraz? Na dodatek, nowa lokacja po ogłoszeniu na BlizzConie pojawia się na PTR dopiero po 3 tygodniach. Toć hype już minie i ludzie zdążą zapomnieć. A co dopiero przy wejściu na live, czyli na początku stycznia? Tak było po 2 BlizzConach. Nowa mapa była wprowadzona 2 miesiące po ogłoszeniu. Trochę rozumiem Blizzarda, ale z drugiej strony BlizzCon to był taki specjalny dzień, gdzie ukazywało się wiele rzeczy naraz. I teraz nie wiem co lepsze. Jednorazowe ogłoszenie wielu nowości i mega ekscytacja, czy rozłożenie ich na pewien okres czasu i częste, lecz mniejsze hype'y. No, ale to, że na BlizzConie nie zaprezentują następnej lokacji, nie znaczy, że nic nie otrzymamy w najbliższym czasie. Harmonogram nie ulega zmianie i na przełomie listopada oraz grudnia najpewniej zostanie ujawniona nowa mapa i tak jak zawsze na główne serwery wejdzie na początku stycznia. Dzięki temu zabiegowi kolejna plansza otrzyma 100% uwagę. Okej, kolejna bardzo ciekawa informacja. Najprawdopodobniej mamy wskazówkę, gdzie się będzie dziać nowy film animowany. Otóż na serwerze testowym został zmieniony ładunek na mapie Droga 6966. Już wam pokazuję. Tak wygląda to dziwne coś na serwerze live. A tak wygląda na serwerze testowym. Różnic nie ma wielkich, ale coś zostało zmienione. Jakiś powód ku temu musi być. I bardzo często, krótko przed pojawieniem się nowego filmu animowanego, któraś mapa została zmieniona. Tuż przed reaktywacją na Gibraltarze w bazie atakujących pojawiła się wybita szyba. Tuż przed smokami na Hanamurze umieszczono shurikeny i strzały wbite w ściany. Mógłbym tak wymieniać, ale już łapiecie o co chodzi. Jest spora szansa, że modyfikacja ładunku wskazuje na to, że akcja będzie się dziać na Route 66. I powiem wam szczerze, że to wszystko się ze sobą łączy. Na grafice promocyjnej BlizzConu znajduje się McCree, a mapą połączoną z tym bohaterem jest właśnie Droga 66. Tak to już jest w Overwatch. Mamy lokacje, które należą do którejś postaci. Reinhardt i Eichenwalde, Smuga i King's Row i tak dalej. Okej, ale o co chodzi w tej mapie? Jaka jest fabuła Drogi 66? Przede wszystkim całość się rozchodzi o gang Deadlock, po polsku Synowie Anarchii. To właśnie ten gang motocyklistów rządzi na Route 66. I 20 lat temu Jesse McCree należał do tego gangu. Wspólnie zajmowali się przemytem arsenału wojskowego, jednak podczas nalotu Overwatch został schwytany i Gabriel Reyes przedstawił mu ofertę. Albo będzie gnić w więzieniu, albo wykorzystuje swoje nietuzinkowe zdolności do pracy w tajnej jednostce Blackwatch. McCree w końcu zrozumiał swoje występki i po latach jako samotny mściciel najwyraźniej zalazł za skórę gangowi Deadlock. O czym możemy się dowiedzieć w barze? No, te dwa kadry mówią po prostu same za siebie. Możliwe, że na filmie animowanym McCree będzie chciał powstrzymać gang przed kradzieżą ładunku. Otóż Deadlock pracował nad ich największym skokiem. Pociąg należący do armii Stanów Zjednoczonych przejeżdżał nad drogą 66 i najprawdopodobniej wiózł potężną bombę. Gang wysadził tory i przechwycił ładunek. Co to takiego może być? Z ich planów wynika, że jest to jakiś prototyp. I wiecie co? Urządzenie na payloadzie
bardzo mi przypomina technologię korporacji Wiszkar. No, sami porównajcie. Smukłe kształty, dominująca czysta biel, identyczny odcień niebieskiego. Ja jeszcze nic nie insynuuję, ale sami przyznajcie, że jest wyraźne podobieństwo. I teraz, gdy ktoś w Blizzardzie, patrząc na model tej bomby, stwierdziłby: wiecie co, to przypomina dosyć technologię Wiszkar, gracze mogą niepotrzebnie snuć podejrzenia, ale zostawmy to tak jak jest. No, nie sądzę. Całkiem możliwe, że to urządzenie może być stworzone przez pracodawców Symetry. A jak wiemy, Wiszkar współpracuje ze Szponem. Na dodatek wiadomo też, że Talon ma wszędzie swoje wpływy. W rządzie zapewne też. Całkiem prawdopodobne, że wykorzystują transporty Armii Stanów Zjednoczonych do przewożenia swoich technologii. Wiszkar produkuje i dostarcza Szponowi. Mogę się też mylić, bo to wszystko wygląda dosyć skomplikowanie. Były agent Overwatch atakuje gang Deadlock, który kradnie sprzęt Wiszkarowi. Trochę tego za dużo. Ale jak wejdziemy do bazy motocyklistów, zobaczymy kontenery skradzione od korporacji Lucheng, tej, która dowodziła kolonii księżycowej Horyzont. Może synowie anarchii nieświadomie przetrzymują odpowiedzi na wiele pytań. Już za kilka dni wszystko się wyjaśni. Jest też podejrzenie, iż nowy bohater będzie członkiem tego gangu, a zmiana ładunku jest pierwszym teaserem. Dla mnie to by było słabe, bo byłaby to kolejna postać, która nie popycha fabuły do przodu, od członek jakiejś drugoplanowej frakcji. Przejdźmy już do następnej nowości, również bardzo ekscytującej. Możliwe, że na BlizzConie zostanie ogłoszony zupełnie nowy tryb. Nie przejmowanie punktu, nie pchanie ładunku, lecz niszczenie celu. Tak jest, tryb, który może polegać na tym, że obrona chroni jakiejś konstrukcji, a atakujący muszą w nią strzelać. Powiedzmy, ma bardzo dużo wytrzymałości i ofensywa musi mądrze wybierać, czy strzelać w broniących, czy w cel. Dobra, ale skąd wiemy, że coś takiego może się pojawić w Overwatch? Właściwie już dawno temu z plików gry społeczność wyciągnęła następujące kwestie. Destroy the objective. The objective is taking damage. Pay attention. The objective is almost destroyed. Burn it down. Wydaje mi się, że jednak w społeczności je zignorowano, bo nawet ja o nich nie słyszałem albo zapomniałem jak wszyscy. Otóż w plikach jest ukrytych wiele starych kwestii, które do dziś nie znalazły miejsca w grze. Sam kiedyś robiłem ten data mining i odkryłem audio, gdzie Athena mówi o atakowaniu na punkt E. Sam Blizzard przyznał, że pracowali kiedyś nad różnymi trybami i nie wypaliły. Tak też można sądzić o tych kwestiach z niszczeniem celu. Ale najnowszy patch na PTR rzucił nowe światło. Ktoś wyciągnął kolejne pliki i tacy bohaterowie jak Burzyciel i Brigitte mają podobne teksty. Destroy the objective. Status update. Objective damaged. Nie wiemy, kiedy dokładnie przed wydaniem nowych postaci są nagrywane ich dialogi, ale czy to nie wydaje się podejrzane, że długo po premierze nagle pojawiają się kwestie nowych bohaterów? Zupełnie tak, jakby one zostały dopiero co nagrane. I wychodzi na to, że Blizzard faktycznie pracuje nad takim trybem. Jednak czy ten game mode byłby pełnoprawny? To znaczy włączony w rotację quick play i rankedy? A co z mapami? Toć naraz musieliby wydać z 2-3 mapy, a jak wiemy na BlizzConie nie będzie nowych lokacji. Kolejna rzecz, że tak nie do końca mi się podoba pomysł z podziałem na atak, obrona i ofensywa musi jeszcze w coś strzelać. Czyli obrona może skupić cały swój firepower na zabijanie wrogów, a atak musi się skupić na dwóch rzeczach naraz. To w takim razie najpierw atak zabija obronę i zanim oni wrócą, strzelają w cel. No to wtedy czym to się różni od zwykłego przejmowania punktu? Nie wiem, najprawdopodobniej Blizzard nad czymś takim pracuje. Może testują i niekoniecznie się to pojawi. Ale jak już, to bardziej w salonie gier. A wy, co o tym sądzicie? W międzyczasie przejdźmy do ostatniej nowości. Tym razem taka luźniutka, idealnie na sam koniec. Niedawno Blizzard zmienił efekty wizualne dla umiejętności Mei. Twórcy poszli o krok dalej i dodali śnieg. Sami zobaczcie. Kostka lodu na live i kostka lodu na PTR. Ściana lodu na live i ściana lodu na PTR. No, faktycznie wygląda to lepiej, ale na pewno część z Was zada sobie pytanie, po co? Czemu Blizzard traci zasoby na właściwie tak nic nieznaczącą zmianę kosmetyczną? Pojawiają się też tacy głośniejsi i mówią z pełną irytacją, że Blizzard marnuje czas na takie pierdoły, zamiast skupić się na balansie. Ale trzeba pamiętać, że od tego są zupełnie inni ludzie. Są pracownicy, którzy się zajmują tylko efektami wizualnymi i mają swoje listy zadań oraz priorytety. I gdy zrobią wszystko najważniejsze, mogą się zająć mniej znaczącymi kwestiami.
Zupełnie tak, jakby osoby odpowiedzialne za balans miałyby się zająć komiksami, a niektórzy tak sądzą. Okej, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć. Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów. Możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.